Gość dnia Radia Żnin FM to audycja, w której poruszamy ważne tematy dotyczące życia mieszkańców Pałuk. To również ciekawi goście, którzy często w prosty sposób mówią o trudnych sprawach. Gość dnia Radia Żnin FM. Czas rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie, nasz magazyn. Przy mikrofonie Jarek Brzeski, a moimi gośćmi są dziś odpowiednio pani Grażyna Raczyńska, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie. Jest także z nami dyrektor wspomnianej już placówki Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych. Witam pan Tomasz Ratajczak. Dzień dobry. Dzień dobry. Drodzy Państwo, na początek chciałbym wspomnieć o akcji, o której ostatnio, panie dyrektorze, rozmawialiśmy, kiedy widzieliśmy się po raz ostatni, mianowicie akcja Rozlicz PIT z ekonomikiem. Podstawowe pytanie, jak frekwencja, jak pan ocenia tę akcję? Tak, to już prawie 2 tygodnie, jak akcja była w naszej szkole. Muszę powiedzieć, że w tym roku spotkała się ona naprawdę z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony osób mieszkających na terenie miasta, a może nie tylko. Właściwie przez cały czas, jak szkoła była otwarta i proponowaliśmy osobom skorzystać z naszej oferty, był komplet, nawet można powiedzieć nadkomplet chętnych. Trzeba było, powiem szczerze, nawet chwilę poczekać w kolejce, ponieważ tak wiele osób chciało skorzystać i rozliczyć PIT przy pomocy pracowników Urzędu Skarbowego, przy pomocy naszych nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Panie dyrektorze, rozumiem, że pytanie o to, czy będzie powtórka, czy będzie kontynuacja, jest zbyteczne. No już wstępne rozmowy z pracownikami Urzędu Skarbowego w tej kwestii się odbyły i na pewno powtórzymy. Mało tego, mogę już zapewnić, że w przyszłym roku zrobimy wszystko, żeby na bieżąco każdy, kto przyjdzie, był obsłużony. Mało tego, postaramy się uruchomić również stanowisko na samym parterze szkoły, żeby osoby starsze czy niepełnosprawne nie miały problemów z dotarciem do punktu, w którym elektronicznie można było wysłać to nasze zeznanie podatkowe do Urzędu Skarbowego. Panie dyrektorze, zostawmy tę akcję jednorazową, ale oczywiście z kontynuacją, tak jak pan wspomniał. Powiedzmy o ofercie, o takiej codziennej ofercie, w jakich kierunkach kształcą się na co dzień uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych. Tak, Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie to szkoła, która kształci w kilku zawodach, kształcimy w technikach, czyli każdy zawód kończy się i egzaminem maturalnym, i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Można powiedzieć, od zawsze kształcimy w zawodzie technik, ekonomista. To jest ten nasz kierunek, który funkcjonuje z bardzo dobrym rezultatem od wielu lat. Kształcimy również w zawodzie technik organizacji reklamy. W tym roku wypuścimy już pierwszych absolwentów w tym kierunku. Kształcimy również w zawodzie technik spedytor, kształcimy w zawodzie technik obsługi turystycznej i chcielibyśmy zaproponować uczniom klas trzecich gimnazjów nowy kierunek, ten, który będzie w naszej szkole od września 2016 roku, będzie to technik hotelarstwa. Tak jest. Pani Grażyno, właśnie tutaj czas na panią. Pani jako ekspert, mam nadzieję, teraz powie nam więcej na temat tego kierunku. Do kogo jest kierowana ta propozycja? No, zastanawialiśmy się, jak tą naszą ofertę edukacyjną rozszerzyć i doszliśmy do wniosku, że takim trafna byłaby decyzja otwarcie kierunku technik hotelarstwa. Jakie argumenty za tym, za celowością otwarcia tego kierunku przemówiły? Mianowicie, no, jesteśmy członkami Unii Europejskiej i cały czas wzrasta zapotrzebowanie na usługi hotelarskie. Jest to taki obecnie dominujący trend. Na zglobalizowanym rynku trzeba być fachowcem, trzeba znać języki obce, branżę. No, pamiętając o tradycyjnej gościnności, trzeba też wiedzieć, że hotel XXI wieku to nie tylko świetnie wyposażony budynek, bo no, każdy by tego oczekiwał, ale przede wszystkim wykwalifikowana i uprzejma kadra, personel i inwestowanie w kształcenie ludzi świadczących usługi gościnności połączone
z zaawansowaną technologią i wiedzą o gościach pozwalają na szybki zwrot poniesionych kosztów, poprawę rentowności branży hotelarskiej. No i stąd decyzja. Może trochę powiem o tym, w jaki sposób nauka w Technikum Hotelarstwa się odbywa. Bardzo trwa proszę. 4 lata, tak jak w pozostałych technikach w naszej szkole. Po ukończeniu technikum uczniowie zdobywają tytuł technika hotelarstwa, ale najpierw muszą potwierdzić kwalifikacje, zdając w zasadzie no, 2 egzaminy zawodowe. Po drugiej klasie potwierdzają kwalifikacje T11, planowanie i realizacja usług w recepcji, i T12, obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Otrzymują tytuł technika hotelarstwa, który, no, dyplom jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zdając maturę, mają przepustkę na wszystkie uczelnie wyższe w całym kraju, bo matura jest, arkusze są takie same i w ogólniaku, i w technikach. Gdzie mogą zatrudnienie znaleźć? W hotelach, motelach, pensjonatach, domach wczasowych, biurach turystycznych, na promach, statkach, w branży lotniczej, w gospodarstwach agroturystycznych, ale mają taką podbudowę, że mogą również samodzielną działalność gospodarczą rozpocząć. Może powiem tak gwoli zasygnalizowania, jakich przedmiotów można zawodowych się spodziewać. Działalność recepcji, usługi żywieniowe w hotelu, marketing usług hotelarskich, obsługa konsumenta, no języki obce, rozszerzone techniki pracy w hotelarstwie, podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego, obsługa informatyczna w hotelarstwie. Część tutaj widać nazw przedmiotów, to troszeczkę podciągnięta jest pod te przedmioty ekonomiczne nasze. Pani Grażyno, przygotowując się do rozmowy, natknąłem się na Państwa stronie internetowej na takie zdanie, że w ramach tego kierunku tworzymy dom poza domem. Ja chciałem doprecyzować teraz i zapytać o umiejętności, takie praktyczne umiejętności, które nabędą właśnie absolwenci tego kierunku. Praktyczne umiejętności. Znamy już przedmioty, wiemy mniej więcej do kogo kierowany, wiemy też, gdzie znajdą zatrudnienie absolwenci. Tak. Praktyczne umiejętności. No takie zacznę od początku, jak trafia człowiek do hotelu, to czego oczekuje i jakie umiejętności powinien technik hotelarstwa posiadać. Powinien planować, organizować, koordynować, wykonywać usługi hotelarskie w hotelu i w innych obiektach. Umieć przyjmować rezerwacje usług, ustalać zakres, sposób świadczenia, formę zapłaty, przyjmować gości w hotelu kompleksowo, obsługiwać ich w trakcie pobytu, wykwaterowywać, rozliczać koszty pobytu gości, przyjmować należności, umieć organizować konferencje, usługi turystyczne, rekreacyjne, sportowe, spa, takie popularne w hotelu, prowadzić korespondencję, obsługiwać sprzęt biurowy, prowadzić reklamę usług hotelarskich, przygotowywać i podawać śniadania. No tak, oczywiście, że tak. Czyli no, można tu jeszcze by wiele wymieniać, bo tego oczekuje klient trafiający do hotelu i powinien pracownik temu sprostać. Panie dyrektorze, wracając do pana, padła już informacja, że we wrześniu ten kierunek zostanie uruchomiony, natomiast ja chciałbym zapytać jeszcze o pozostałe terminy bądź inne tutaj przydatne, niezbędne informacje. Tak zwracając się do przyszłych absolwentów gimnazjów, do przyszłych właśnie uczniów państwa szkoły. Jeśli chodzi o pozostałe terminy, no to tak jak zawsze, co najważniejsze i to, co najbliżej nas, to 21 kwietnia tego roku na hali pierwszego ELO w Żninie odbędą się targi edukacyjne. Tam wszystkie szkoły z terenu naszego powiatu, wszystkie szkoły ponadgimnazjalne będą miały swoje stoiska, będą prezentowały swoją ofertę. Każdy gimnazjalista będzie mógł przyjść, z tą ofertą się zapoznać, pobrać materiały przygotowane specjalnie dla tych gimnazjalistów. Będzie można również w tym dniu skorzystać z oferty naszej szkoły i przyjść na tak zwane
drzwi otwarte, które przygotowujemy właśnie 21 kwietnia w godzinach od 9 do 13, może 14. Zobaczymy, jak to będzie z zainteresowaniem. I w tym dniu każdy gimnazjalista, który przyjdzie do nas, to nie musi być sam, może być z rodzicami, będzie mógł obejrzeć szkołę, będzie mógł porozmawiać ze swoimi koleżankami, kolegami, którzy już w naszej szkole się uczą, będzie mógł, jak to się mówi, od kuchni zobaczyć, co w naszej szkole się dzieje, jakie mamy kierunki, jakie mamy wyposażenie i co proponujemy tym uczniom w przyszłym roku szkolnym. To już teraz zapraszamy na te drzwi otwarte. Pani Grażyno, jeszcze wracając do Pani, mówiliśmy już wcześniej o tym, Pan Dyrektor o tym wspominał, jakie kierunki już funkcjonują, jakie kierunki kształcenia już są dostępne w Państwa szkole. Natomiast ja chciałem zapytać o predyspozycje. Panią, jako nauczyciela przedmiotów zawodowych, jakie predyspozycje są potrzebne, żeby podjąć naukę właśnie na kierunku technik hotelarstwa? Jeśli organizujemy reklamę, wskazany jest taki zmysł, takie zacięcie graficzne, tak? Natomiast tutaj, w tym przypadku, takie predyspozycje, które no, pozwolą skuteczniej tę wiedzę zdobywać. Ja myślę, że opanowanie, cierpliwość przede wszystkim, no umiejętność uczenia się też, bo wiadomo, że i goście są z Polski i zagraniczni, więc nauka języków obcych. Umiejętności organizacyjne, refleks, umiejętność obsługi sprzętu komputerowego i innych sprzętów, które w nowoczesnych hotelach są wykorzystywane. No i to na początek byłoby to tyle. Jeśli mogę, to jeszcze dołożę, bo wydaje mi się, że nauczyć to się można wszystkiego pod kątem zawodu. Nauczyć się pod czujnym okiem specjalistów, nauczycieli. Trzeba po prostu zacząć od tego, że trzeba chcieć. Jeżeli ktoś będzie chciał i będzie zdecydowany podjąć naukę w naszej szkole, czy to na kierunku technik hotelarstwa, czy na jakimkolwiek innym, który proponujemy, to myślę, że na pewno sobie poradzi i nie będzie uważał tego czasu za zmarnowany. Panie dyrektorze, warto też dodać, że oprócz tych kierunków, o których rozmawiamy, Państwo też proponują swoim uczniom ofertę pozalekcyjną. Taką ofertą chociażby jest wolontariat, jest także bractwo turystyczne. Przybliżmy nieco działalność tych wyżej wymienionych. Tak, już o tym powiem, tylko chciałem jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, bo chciałem wspomnieć do tego kierunku technik hotelarstwa o współpracy, którą my już podjęliśmy z firmami, które działają w tej branży i to działają od dawna i z wielkim powodzeniem. Mianowicie podjęliśmy rozmowy, jesteśmy w trakcie podpisywania umowy o współpracy ze spółką Arche, która realizować będzie inwestycje po byłej cukrowni w Żlinie. Tam, jak wiadomo, powstanie kompleks basenowo-hotelowy i na początek 60, a docelowo podobno nawet 120 miejsc pracy. Rozmawiałem z panem Grzegorzem Radzikowskim, pełnomocnikiem zarządu do spraw inwestycji spółki Arche oraz dyrektorem podobnego ośrodka jak ten, który ma powstać w Żlinie, a funkcjonuje już w Janowie Podlaskim i mam zapewnienia, że pracownicy, specjaliści firmy Arche zostaną włączeni w planowanie procesu dydaktycznego i efektem tej współpracy będzie wykształcenie absolwenta spełniającego oczekiwania jakże wymagającego rynku pracy w tej branży hotelarskiej, a co za tym idzie, danie możliwości zatrudnienia w pierwszej kolejności absolwentów kierunku hotelarstwa naszej szkoły, ponieważ oni już będą, nasi absolwenci, ci pierwsi, którzy wyjdą, będą już przygotowani jakby pod konkretne potrzeby. Mamy również podpisaną umowę o współpracy z naszymi lokalnymi przedsiębiorcami. Myślę tutaj i mówię o właścicielu firmy hotelu Martina, panu Mirosławie Walczaku. I właściwie z nim też mamy bardzo dobry kontakt, mamy zapewnienie organizacji praktyk, płatnych staży oraz być może przyszłych miejsc pracy. A wracając do pytania, oczywiście szkoła to nie tylko nauka, nie tylko lekcje, musi dziać się dużo ciekawych innych rzeczy i tak jest również u nas. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
właśnie padło tutaj pytanie o wolontariat. Tak, wolontariat to jest bardzo szeroka działka działalności takiej pozaszkolnej u nas w naszym zespole szkół. Myślę, że dużo więcej i lepiej powiedziałaby o tym pani dyrektor Ewa Krzemień, która od wielu lat się tym wolontariatem opiekuje. Zaprosimy panią dyrektor, już notuję. Ja mogę tylko powiedzieć, że uczniowie pomagają, opiekują się osobami, czy to niepełnosprawnymi, czy dziećmi, czy wymagającymi takiej specjalnej troski, organizują comiesięczne spotkania, organizują wyjazdy, takie imprezy plenerowe. Każda z nich cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i zawsze jest komplet osób biorących w nich udział. Natomiast my w szkole mamy bardzo prężnie i dobrze działające Pałuckie Bractwo Turystyczne i Szkolny Klub Turysty imienia Andrzeja Rosiaka. To w ramach tego klubu nasza młodzież, wyjeżdżając na bardzo ciekawe wycieczki, poznaje piękno Polski, poznaje piękno naszych gór, przywozimy wiele wrażeń, wiele ciekawych zdjęć i myślę, że jest to fantastyczna okazja do integracji, do poznania uczniów z zupełnie innej strony, zupełnie nie takiej, z jakich znamy ich w szkole i mam tutaj na myśli tą lepszą część. To polecamy, ja zapraszam z tego miejsca do odwiedzenia strony internetowej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych. Tam po lewej stronie jest zakładka właśnie poświęcona tej działalności, o której pan przed momentem wspominał. A jeszcze definitywnie zamykając wątek technika hotelarstwa. Panie dyrektorze, ile godzin zajęć praktycznych jest przewidzianych w ramach kształcenia? Pani Grażyno, panie dyrektorze. W ramach kształcenia, bo tam trzeba by rozgraniczyć tak zwane teoretyczne kształcenie zawodowe i praktyczne kształcenie zawodowe. W ramach tego teoretycznego to jest bodajże 200, w sumie 750 godzin. To jest i to kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne i jeszcze do tego drugie 750 godzin w ramach praktyk, w ramach staży i tego, co uczeń może nauczyć się poza szkołą, bo wiadomo, że nie wszystkiego nauczy się w szkole tak dobrze, jak zobaczy tą pracę w hotelu, w motelu czy innej instytucji zajmującej się obsługą gościa. To jest taka dewiza, która przyświeca Państwa działalności. Raz jeszcze wracając do moich przygotowań do rozmowy, na Państwa stronie internetowej można zobaczyć chociażby zdjęcia z wycieczki do agencji reklamowej w Bydgoszczy. To oczywiście technik organizacji reklamy, nie technik hotelarstwa. Tak, to prawda. Mieliśmy okazję bywać w telewizji Bydgoszcz. Tak. Są to bardzo fajne przeżycia dla uczniów, ponieważ to są programy również na żywo, więc jakby ta adrenalina jest o wiele większa. Jesteśmy w stałym kontakcie z pracownikami telewizji bydgoskiej i czekamy na kolejne zaproszenia. Ja może tutaj dodam, tak, jeżeli mogę, w ramach grantu oświatowego 2 lata temu zabraliśmy uczniów na warsztaty zawodowe do ośrodka regionalnego Telewizji Gdańsk też. Aha. I do portu morskiego w Gdyni, czyli tak kompleksowo połączyliśmy warsztaty z technika organizacji reklamy i technika spedycji. I jak wrażenie, jak uczniowie reagowali? Bardzo zadowoleni, zainteresowani. Rok temu byliśmy z technikiem spedytorem na warsztatach na lotnisku łódzkim, a w tym roku jedziemy znowuż do portu gdyńskiego w ramach, no nie ukrywam, promocji i reklamy tych kierunków. To w takim razie tym bardziej cieszę się, że udało nam się spotkać i porozmawiać. Polecamy, drodzy przyszli absolwenci gimnazjów, polecamy ten nowy kierunek właśnie w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych, technik hotelarstwa, o którym właśnie przez ostatnie kilkanaście minut mieliśmy okazję rozmawiać. A moimi gośćmi byli Tomasz Ratajczak i Grażyna Raczyńska. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Dziękuję. Gość dnia Radia Żnin FM.